Tak, dokładnie. Jest dworzec w a tutaj teraz idziemy na... Ja muszę na ten ostatni peron zaskoczyć, bo tutaj chyba towarowy właśnie jedzie, ale on chyba, kurde, przejedzie i będzie już po robocie. Więc nie zdążymy. Ale to następnym razem będę musiał gdzieś iść już za dworcem, wyczaić fajną miejscówkę, gdzie jest... gdzie można stanąć sobie elegancko. O, jedzie. Patrzcie. Ale jak jest graficiarskie, fest. Brzydkie, czemu? Graficiarze zasrani. Tak się nie robi. Siema, Trolit. Stabilizacja? Ale w komórce też masz stabilizację. Tylko musisz odpowiednią aplikację włączyć. Graficiarze są okropni, najgorsi. O, jedzie elfik kolejny. Ten jedzie ze stacji... Śniegu, tu by szło bałwana ulepić. O. Jedzie, to jest Gliwice do Katowice, moi drodzy, relacja. Bałwana na torach lepimy? Patrzcie, Multikino WE, tu jest podobnie na ten dworzec. Idziemy na sam koniec. Aby musiał być na środku, to wtedy są wszystkie. A tam jest pod... Aha, bo to jest przejazd. Czego stoisz na torach? Nie stoję na torach. Idę tak jak Pan Jezus powiedział. Bardzo podobnie jak w Simrail. Tak jest. Tu już jesteśmy na końcu. Widzicie, tutaj jest droga. Tu jest przejazd pod dworcem, bo tu jest na plac Andrzeja, tu w lewo. A tu już jest końcówka. Tam już dalej nie można iść. To znaczy, niektórzy, widzicie, jakieś ślady zostawili. To znaczy, że ktoś tutaj, tam robił crossing. Ktoś przechodził. Dokładnie. Najwięcej się dzieje na tych pierwszych peronach, bo tam jest... Tutaj przeważnie na ten tor wjeżdżają te koleje na dalekie trasy. Tutaj jest na tym torze przeważnie jak do Poznania, do Krakowa, znaczy do Poznania, Warszawy i tak dalej. A tu zawsze na tych peronach są te, nie? Oblegane cały czas regionalna kolej. Znaczy te koleje śląskie na tych elfach. Przeważnie. Dyżurny ruchu. Ja myślę, że nie jednego Nikola widział. Jak w Katowicach byłem w Spiżu i Energii za czasów młodzieńczych, no to już nie pójdziesz do Spiżu, bo już go nie ma, już zamknęli. Graficiarze... Nie, w stronę Gliwic nie ma trasy w grze obecnie. Nie ma stronę Gliwic obecnie trasy. Dobra, idziemy zobaczyć, o której jadą jakie pociągi według rozkładu. Ej, a ciekawe, czy ten rozkład jest taki jak w grze. Wejdźcie ktoś do gry, zobaczymy. Na Katowice główne. Tam nie da się. Zaraz, o, jedzie. Jedzie elfik, moi drodzy. Czekajcie. Odjeżdża elfik. Dobra. O, ten jedzie na Gliwice. Elegancko. A to taki króciutki. Tam kolejny odjechał. Patrzę, czy ktoś się z daleka zbliża, takiego jakiegoś ciekawszego. Bo u nas przede wszystkim dużo tych elfów jeździ. Czy jakieś pyndolino by podjechało tutaj. Muszę zobaczyć na... Dobra, to idziemy na rozkład. Idziemy na rozkład jazdy i sprawdzimy.
Excise jedzie. No, trolit zaraz wsiądzie i na głośnikach będzie gadał. Tak mi się właśnie wydaje. Czy jadłeś nowego drwala? Nie, nie jem drwala. Znaczy jadłem drwala, ale jak on wyszedł pierwszego dnia. Ale nie jadłem później już żadnych drwalów. A, czekajcie, ja Patrycji miałem wysłać w ogóle z 5 dych, bo miała mi załatwić sprawę, ale zapomniałem jej wysłać. Dobra, tam są elfy. Dobra. Dobra, git. Załatwione. Jedzie. Dwa jadą, kolejne. Ja bym musiał zobaczyć z punktu widzenia też, jak one wjeżdżają tu na stację. O, kolejny odjeżdża. Ten pierwszy, tam pani była akurat. Papa, z Bogiem. Jadą. O, a tam podczepiony. Patrz, jaki długi. Tam, przód i drugi praktycznie. A? Dobra, idziemy. Tu jest ze starego dworca został. Tu ze starego dworca zostało jeszcze ta wiata, takie wejście w podziemną część. To jest okropne. Ja nie wiem, w sumie nie wiem, na jakiej zasadzie to działa. Dlaczego oni zostawili ten budynek? Czy to ma jakieś walory zabytkowe, czy to... Bo to żadnych nie ma, ani wizualnych, ani... Nie wiem, no to jest okropne po prostu. To powinno być dawno wymienione. To na 100% coś musi być z tym nie tak, że tego nie mogą rozebrać i postawić innego budynku. Nie wiem. Dobra, idziemy ten rozkład, zobaczymy. Dobra. Ostrawa. Patrzcie, do Ostrawiaka możemy jechać, do Ostrawy. Przyjazdy. Dobra, przyjazdy. Mamy 14.03. Sosnowiec Główny, to mnie nie interesuje. Aha, to chyba tak zobaczymy. Przyjazda. Przyjazdy. 14.20 Intercity. Czekajcie, bo tu Zgierz, Zawiercie, Żywiec. Ale coś dużego, jakieś tu na Warszawę, jakieś Pendolino by przyjechało? Nie, Pendolino nie. 14. Jest. Przyjeżdża Pendolino. O 14.28. Nie, o 14.28 do Warszawy Centralnej jedzie. I... Czekaj. Pewnie w PRL-u zjebali budowę tego szałasu i całe Katowice teraz trzymają na fundamentach, tak? Super skład. Nie ma super składu. Czekaj, do Częstochowy jedzie... Co to jest skrót OSP? OSP 40 przyspieszony sprinter. Co? Do Dąbrowy. Zaraz Matejko odjeżdża z peronu trzeciego. O, jedzie. Super skład, ale śląski. A, to jest osobowy przyspieszony. No to jest przyspieszony osobowy. To jest jak my jedziemy wyższą prędkością niż możemy. Matejko Intercity z peronu trzeciego? To musimy iść na... Aha, peron to jest ten peron. Czwarty, drugi. Peron czwarty. Teren trzeci. A skąd on przyjedzie? To idziemy na trzeci.
Będziemy się przejść obok. Zerknij, czy się zgadza? Tak, zgadza się. Bo ja siedziałem w kabinie prawdziwego, jak był na zajezdni sprowadzony i normalnie mogliśmy usiąść i dotykać wszystkiego tam. Przecież to na live było. Czego wy nie wiecie? Matejko, pokaż, o której Matejko jest. 14:15. To jest Intercity Trzebinia Matejko na Rzeszów. I on przyjeżdża z Krakowa, Kraków Główny. Aha, ale teraz. W którym kierunku on jedzie? Na Przemyśl. Dzięki. Czy on przyjedzie stamtąd? O, jedzie coś. Czekaj. Jedzie. Super skład jedzie. Moi drodzy. Dobra. Dzięki za suba. Super skład jedzie. Widzę go. Podjeżdża. Super skład. Szybko przygotujcie się. Pa, chłopaki idą nagrywać film. Musimy podejść. Podejdziemy, jak będzie odjeżdżał znowu. Na sam koniec pójdziemy. TLK. Idą do ciebie Mikole. Nie wiem, czy to są Mikole do mnie. To niech przyjdą. Ja uciekam od nich. Kurwa, uciekam. Ja nie będę. Nie będę z nimi. Wsiadaj. Ale nie, bo bym gdzie jechał? Do Trzebini. To na Kraków bym jechał. Tam nie ma internetu, to jak chcecie, żebyśmy zrobili stream taki z podróży, to musimy po tych kolejach śląskich jeździć, bo one jeżdżą po centrach miast, a nie tam po polach jakichś. Ucz się, jak się zatrzymuje prawidłowo. Dobra, muszę się zobaczyć. Idę zobaczyć na przód. Ty, jak oni tu samochodem wjechali? Ej, widzowie, jak ten samochód tu wjechał? Co jest grane? Zainwestuj w Starlinka. Tak. Ale maszyna, co? Posłuchajcie, jak chodzi. Dobry. A tutaj jest pani. Dzień dobry. A to tu samochód musiał wjechać. Tu jest podjazd. A ochrona tędy jedzie. Musi przejechać. Tu jest jakiś dziwny taki wyjazd. Papa, zjadł. Samochód na tory będzie wjeżdżał.
On jedzie za 5 minut dopiero. Warszawa jest, no bo wszystkie są zarejestrowane pewnie na PKP albo na jakieś firmy w Warszawie, nie? Główną siedzibę mają. Na pakę mnie zawiną. No i dobra, i będzie przygoda. Please, poproś mechanika o RP1. Ale on nie może. Jak mechanika o RP1? W sensie, że o co? Żeby mi zaciufciał? Żeby był gwizd? Świst? Co to jest RP1? A to mam może pokazać ręką. Może ręką mu pomachać trzeba, to on wtedy będzie wiedział. Może na centralnym nawet dają. Dobra, to mu pomacham. Co tam? Zrobili ci okulary? Oglądają cię tam zarobię. Co? Pozdrow widzów, oglądają cię tutaj zarobię. Nie mów, że to są widzowie. No tak, bo słyszałam ich. To oni teraz... Widzę was, chłopaki. Pomachajcie, jak się wstydzicie. Patrzcie. Pa! Idę do Mikoli małych, pa. No mówię, no. Obserwujesz te pociągi sobie. Stary, będą jak trąbić, fajnie. Stary, patrz. Co, i zrobiłaś te okulary? Tak, już tak, za darmo. No, to elegancko. Co tam? Co, chłopaki? Siema, cześć. Co? Jesteście, kurde, oglądacie sobie tutaj... To jest katolik? Z Mikołowa. Ja muszę zadać pytanie, czy my mamy ferie teraz na Śląsku, że wy nie jesteście w szkole? A, okej. Okay. Oficjalna wersja, że mamy. Interesujecie się kolejami? A gracie też w coś teraz? Ale nie, czy właśnie w jakiś symulator kolei, nie? W maszynę gracie. No to spoko. A czym jeździecie najczęściej w maszynie? Różnie? Siódemką? No jest chyba klasyk, co? A, przyszedłem dzisiaj, bo jest spoko pogoda, to sobie tutaj postoję, jadą jakieś kilka, jakieś do 14 i do wpół do 3 chyba. Zobaczymy. Ono zaraz za 3 minuty odjeżdża. A ty nie chciałaś iść tam, Pati, do tego? Gdzie? Ja idę na sam koniec tam, jak coś. Chodź, idziesz? Właśnie pisali na to, żebyś się nauczył. Czego? Stawać pociągiem na przystacji, a nie kilometr. No ja właśnie widzę, jak się staje. O, grzeje. Czuję to, grzeje się fest. A może ty powinieneś być kiedyś tym? Poproś o RP1. Ta, o RP1. O rakietę. Ty, a właśnie, a jest ta wieża też w grze? Ta stara zabytkowa tu? Nie wiem, czy ta wieża jest. To chyba dodali ją. Czy byli nam szy w Robloxie? Nie, no nie byli chyba. RP1. Mówię wam, stary, tu jest zakaz przechodzenia przez tory, ale tu możemy, patrzcie, bo tutaj jest wyjazd, ale tu mogę być jeszcze. Tam na dół nie mogę wyjść. Tu mogę być. Pokaż, jak te okularki masz zrobione. No mam tutaj. Była Pati te noski. A, obydwa ci wymieniła. Ile taka usługa kosztowała? No za darmo. To darmo? No. A to w tym, co okulary kupowałaś? A, to super! To się cieszę. A ustawiła ci tak, bo ona może skrzywiły ci się lekko. Nie. Czy nie? Czy czujesz, że jest dobre? Chciałem zobaczyć. Co ja chciałem zobaczyć? Czuję, że miała zobaczyć. Zobaczę. Nie wiem, coś ogólnie chciałaś. Ja chciałam odkurzacza, ale z tobą. Ze mną odkurzacze? Czekaj, będzie odjeżdżał zaraz, mówię wam. Zaraz jak on zrobi tak... I będzie RP1 walone. Chciałabym sobie kupić sobie ten mikser, co ma Nexus, bo mi się strasznie podoba. Zbindować sobie dźwięk, że mówię jak pani z tego i jakoś grać w Simraila. Pati, w Simraila to ja bym zrobił tak. O! Jedzie. Czek. Było coś. Coś się stało. Chodź, foto zrobię. A to jak będzie jechał? To nie, no jak... Dobrze. Jedzie chyba. Jedzie, chyba ruszył.
i poszedł. No szybko. Już nie. Poszli. Nie było, no. I zepsuł to. To ja wam zrobię sygnał. Ja wam zrobię sygnał, jak przyjdę do domu. Też co nigdy. Z Bogiem. Ja uwielbiam ogólnie. Ja ci wyślę fotki, kochanie. O, czekaj, bo jest Robert na czacie, to ja muszę zadać pytanie. Robert, dzisiaj przyszedł gość, który się nazywa Pociągi Słupsk. I napisał swoją wiadomość na czacie, napisał tak: nie mów o nas, o miłośnikach kolei Mikole, bo to nas obraża. I powiedz mi, Robert, teraz... A może to jest i powiedz tym? Mi, i co mam teraz powiedzieć? A nie wiem, są jeszcze... Bo może to się zrobiło już tak mainstreamowe, że wiesz, bycie Mikolem to już jest wstyd, bo to jest, wiesz... Nie, bo to... A czy to nie jest jak z tymi z... jak to się mówi? Ci, co tak potem chodzili do Starbucksa, ci hipster, no. Że hipster, że to jest już, wiesz, potem, a, hipster. A, żeby wyjął kija z dupy, no dobra, to mu to powiem, to powiedzcie to potem temu, żeby wyjął. Ze Słupska jestem. I co, jak tam w Słupsku? Wszyscy są tacy? Czy nie? O, tam jest Intercity kolejne. Ale Dawid maszynista, nie obrażaj Lomni, proszę. Bo Mikol to obraża debilów do Lomni na to. Kto? No, jakiś kościół. The Lonely. Dawid maszynista napisał. Dawid maszynista? Tak powiedział. No Lomni powiedział. Ale obraza dla kogo? No, dla tego. Dla fanów do kolei. A to nie rozumiem tego. A może, że chodzi o to, że Mikol to jest taki... tymczasowy sezonowiec, o, no, może coś takiego, że sezonowiec. Aha, tylko Mikole mogą mówić do siebie, tak? Tak, dawaj fotę, robimy. Elegancko. Ja zrobię ci fotę tym. To, co? Nie, to musi być selfie, Patty, ty się nie znasz. Się kurde tam znasz na robienie fotek, patrz. Tylko, że to jest proto. A jak się odwraca? Tak, stary. Tak, nie, jeszcze, tak? Dobra. Spoko. Dziękuję. Trzymajcie się. Hej. Zdjęcie. A zdjęcie jest fajniejsze, bo jakby na przykład mnie ktoś pytał o jakieś głupoty, jakieś autografy czy coś, to bym tego nie robię. Ale zdjęcie jest spoko. Teraz z peronu drugiego odjeżdża Matejko. Dobra, to idziemy. Za 3 minuty, Patry. Peron drugi. Czekaj, bo on mi napisał, w stronę Gliwic, czy nie? W drugą stronę, a dobra. A tutaj siedzą. Siedzą i jedzą. Big kiełbasy. Jezu, jaka miłość kwitnie. Niektórzy się tu żegnają, jakby już nigdy się mieli nie spotkać na peronie. Siostry zakonne, wszyscy. RP1. Stary. Poproś o RP1. A może migowo nauczysz mnie, to migowo będę pokazywał do niego. To może ja mu dam pieniądz jakiś. Dwie dychy mu dam, co? Zatrąbi? Nie zrobi. Nie zrobi.
co to jest? To jest, a to jest Taurus? Czy co to jest? Oni są mili? Nie, już wszyscy mnie oglądają. Już powiedzieli, że ja obrażam wszystkich, że są mikolami. Włącz czat głosowy. Gdzie jest czat głosowy? Co tam, Patty? Co? Co, Patty? A to dwóch maszyn jest, zawsze jedzie. Nie wiem, czy dwóch. Oni na zmianę. Przecież jeden pewnie jedzie, wiesz, on zaraz jeden do domu pojedzie. A może robią stream przedłużany, jak u Magikala, że wiesz, jeden śpi, drugi czuwa. To tak, jeden musi na pociągu być. Za chwilę Pendolino? O której? Jak to już musimy do Pendolino zostać. 35 chyba jest Pendolino. Będzie odjeżdżał za minutę. Dwóch jest po to, żeby więcej niż 130 km jechać. Niemiły maszynista, nie nagrywać. Kolej zmienia się. Niemiły maszynista. Czy dostanę kluczem po głowie, czy gazem po oczach? Nie. Mam nadzieję, że nie. Idę dalej. No przecież odchodzę od krawędzi. O. Sprężareczka chodzi? Sprężareczka jest. Sprężareczka została włączona. Kurde, mogłem iść tam, żeby dźwięki rozpoznawać, widzisz. Ja się tu wszystkiego nauczę. To idziemy powolutku. Spacerkiem. O! Chodzi. Idzie. Poszła moc na trakcji. No. I elegancko i się poszli. Halo? A jeden maszynista był rudy. To nie wiem, czy to ma jakiś związek. O! Patrz, gość przez tory sokista przebiega. Co za wariat, ty! Chłop przed pociągiem przez tory biegł. Co tam się dzieje? W kamizelce. Ty, a co wy na to, jak ja bym ubrał taką kamizelkę, jak mają sokiści i po prostu bym wyglądał jak pracownik i bym se chodził po to i strzelaliby do mnie z gumowych kul. Dobra, idziemy się upewnić, czy te Pendolino jeszcze będzie. Ale od której ty chcesz? Od której? Mikole tak robią? A, to nie. No to nie, to jest obraza, to tak nie wolno. Kamizelkę i mógłbyś się wszędzie, dokładnie. Nie masz psychy, jak to mówią. O, elfik kolejny pojechał. Ten jedzie na Tychy lodowisko. Katowice na Tychy. O, czekaj, dużo ludzi czeka. Coś potężnego przyjedzie chyba. Coś potężnego zaraz przyjedzie. Zaraz zobaczymy. O 14.53 jest Pendolino. Nie, no to długo. Pociąg na lodowisku? Tak. Lodowisko Tychy, tam można pod samo lodowisko. Pociąg jeden do stacji Gliwice, przez stację Chorzów, Batory, Rudę Śląska. Zawsze odjedzie z toru 7 przy bronie. Jezus, to jest... To są... Ej, co to jest za składzik tam? Czekaj. Idziemy szybko. Co to jest po prawej, takie pomarańczowe?
Tu! Tu albo dwa. Tu. Na Sędziszów. Pol Regio. Katowice na Sędziszów. Olkusz. Pendolino o 27? A jest, przyjechało, tak. Tam na pierwszy jest. Przyjechało na pierwszym. Dobra, to idziemy. Paty, ja się wycofuję. Idziemy Pendolino zobaczyć. Bo przyjechało na pierwszy peron. Ja wam mówię, Mikol nie może być z babą, bo baba co chwilę, czekaj na mnie, czekaj. Nie ma czegoś takiego, nie ma czasu. Co to jest? Czekaj, bo ja nie widziałem, co to jest. A to żeście mnie wyście mnie pomylili. Co tu jedzie? ED-160. Co to jest fajnego? W wagonie numer 2. Co ja z daleka? To ja ślepy jestem. Do stacji Bielsko-Biała Gmina, stację Tychy, Pszczyna, Czechowice, Dziedzice, stoi na torze 9, przy peronie 1. Planowy odjazd pociągu... Typ filtra z Fendolino, bo ja nie widziałem, to było 3 perony dalej. Stary. Filtr. Z daleka. 31 do stacji Oświęcim, przez stację Mysłowice imieni Nowy Wieruń, stoi na torze 10 przy peronie 4. Pociąg osobowy z 71/31 do stacji Oświęcim, przez stację Mysłowice imieni Nowy Wieruń. No mówiłem ci, że to jest bez sensu, żebyś za mną gdzieś łaziła. Ale co nie mam wiedzieć? Bo ciągle będzie, ej, czekaj, no nie mogę czekać. Chodź tu. Dlatego nie krzyczałam, no. Będą jechać, a ten nie wiem, o której jedzie, Bielsko. Nie będzie coś jeść, czy nie? 13, ale on będzie stał tutaj jeszcze parę chwil. Dawid? Czekaj, a gdzie on ma w ogóle ten... Gdzie on ma ten skład? Gdzie on ma ten przedział? Nie przedział. Gdzie jest cała maszyneria jego? Tam, gdzie są te, nie? Tam, gdzie są pantografy. Biała główna, powiem do Bielsko-Białej chyba, nie? Czy nie? No, Bielsko-Białej. To nie PESA, to PESA. O czym wy... Dobra, poczekaj, Pati. Ja wiem, że koleo, chodzi o tę aplikację. PESA, nie PESA, SRESA. Wiesz, gdzie są PESA? Tutaj macie. Tony. ED-160-003A. Czego nie wiecie? Stadler jest przecież napisane. Myślę, że są ślepi. Ja rozumiem, że ja jestem ślepy, bo pomyliłem go z daleka z Pendolino. A. Co? Co mycha? Brzuchol? No, musimy, wiesz, wracamy zaraz do domu. A nie będziemy tu jeść? Tu jeść? Nie, no tu jest okropnie. Nordfish.
Nie. A jest tu Norwich? No. To weź po prostu idź i sobie na spokojnie i kupisz na wynos. I weźmiemy do domku. Bo ja tu nie chcę jeść. Tu jest jak w takim chlewie, tam wszyscy naraz, takim obok siebie. Kebab ze stacji. Mamy jedzenie w domu, dokładnie. Mamy jedzenie. Mamy jedzenie, czy nie mamy jedzenia? O, patrz, jedzie towarowy z węglem. Elegancko, to mi się podoba, moi drodzy. Patrzcie, to są widoki. Ten dopiero za 5 minut Stadler odjeżdża. Załadowany aż po brzegi, moi drodzy. Przed nami zawsze. Super skład. Jak to z węglem? A bo my mamy węgiel. Patrzcie, na semaforze. O, sprężareczka chodzi. Coś tam chodzi. O, jedzie. A nie, on wolno, patrzcie. Tak jak ja wczoraj, jeden na godzinę. Ty troli, ty mówiłeś, że jak jedzie się 0 na godzinę, to można przejechać przez semafor. To on jedzie 0 na godzinę. Dolnośląski Zakład Spółki we Wrocławiu. PKP Cargo Wrocław, moi drodzy. Nie, Ostrów Wielkopolski. Patrz, 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 jak podjeżdża pod czerwone. Dzieje się, tu się coś dzieje. Tu będą wyścigi, moi drodzy. Stadler będzie się ścigał. Stanął. Co? Co? No tak, on ma tutaj postój, tak? Tu teraz się węgiel, prawda, workami wyciąga. I elegancko. Weź mi szaliczek fajnie, tak zrób, żeby mi ciepło było. A co, źle mam? Nie jest ciepło? Nie, bo jest źle zawiązany. On by musiał być chyba tak obwiązany, jakbym się chciał obwiesić w GTA. No. Ten będzie odjeżdżał przed nami Stadler za 3 minuty. I chyba mi się wydaje, że ten musi pierwszy przejechać, a potem wpuszczą tego, nie? Towarowego. Dobra, dzięki, ale kochanie. Ale czekaj, bo tu masz niedosunięte. Odjedzie z toru 9 przy peronie 1. Pociąg Intercity Cormoran do stacji Bielsko-Biała Gmina przez stację Tychyszczyna Czechowice-Niewica. To PESA! Nie. Tak, to jest PESA. Paty, już mi się nie chce szalika nosić. Już za długo to robisz. Dziękuję. Ty jesteś taki po prostu niecierpliwy, niecierpliwy, że masakra. Przyjemnej podróży. Pociąg To jest jakiś no właśnie, to są poważne pociągi, a nie z plastiku gówno. Tam jedzie regionalny i drugi regionalny. Tu gdzie? No on musi chyba odjechać, pierw ten musi odjechać. Pierw ten musi pojechać, on jedzie za minutkę już. I potem pojedzie ten drugi z wagonami, z węglem. A ja nie wiem, co tam jest na tym, nie widzę z daleka. To jest jakiś bardzo drobny miał. Albo jakiś taki, jakieś ciulstwo. O, ten se wstał już zakurzyć cygaryta. O, to ten już jak wstał maszynista, to już ma to w bani. To będzie tu stał i stał. Krzyżówkę Jole sobie otworzył.
Nie, bardzo dużo elfów jeździ przez ostatnie kilka lat. Bardzo dużo jest tutaj na śląskich kolejach pokazanych. Bardzo jadą stadlerek. Leju się, widzicie. Ale drifta poszedł driftem. Z Bogiem, dokładnie już poszli z Bogiem. Ciekawe, o której ten wariat sobie pojedzie. Na środkowym torze on stoi. Ma czerwone światło. Co on ma na tym wagonie? Zaraz zobaczymy. Zaraz wam powiem, co on na tym wagonie ma. Bardzo... Co to jest? Aha, tu ma jakby miał jakiś, a tam dalej już ma, no nie wiem, jakieś ciulstwo. Będą z tego lepić węgiel. Dobra, idziemy przy tym, do tej jednostki. O, jest! Chodzi! Chodzi! Ale was sprankował. Ale was sprankował. Z ciężareczką. Pociąg Hajdi od stacji Sędziszu przy stacji Sosnowiec Południowy, Bukowno, Olkusz, Wolbron, Tunel odjedzie z toru 4 przy peronie 3. Pociąg Hajdi od stacji Sędziszu. Tak, tak wygląda, moi drodzy. Mamy przedpremierowo dostęp do Simraila. Tak mniej więcej będzie wyglądał ten patch, day one patch. O, patrzcie, co przyjechało. EN75. O. Ale ładnie kolory ma. Te mi się podobają bardziej. Chociaż one są, bo to są jakie? Czekaj, co to jest? Dokąd on jedzie? To mi się podupiło. Śnieg, tak, tak będzie wyglądał właśnie symulator. Ej, wiecie, jaką mam schizę teraz przez to, że ostatnio codziennie gramy w tą grę? Że jak stoi na, nie, na czerwonym jakiś pociąg, skład, no, to mi się w oczach dupczy, że mi się wydaje, że on bardzo powoli się toczy na luzie. Ja mam takie, kurde, mi się ja to... o co chodzi. No. Koleje śląskie, żółto-niebieskie. Wow, serio? Nie wiedziałem. Kurde, ciekawe, o kiedy to będzie mógł jechać ten wariat. Ciekawe, kiedy go wpuszczą.
Ej, musimy się jeszcze dogadać jedną rzecz. Jakby mi, jakby przyszła straż, jakby sokiści przyszli, albo ogólnie ochrona i powiedziała, żeby mnie nagrywał, to jak coś, to robimy, słuchajcie, taką akcję. Robert na czacie, jak jesteś na pancerniku. Jesteś jak coś moim po prostu kolegą, który jest bardzo chory i nie może wychodzić z domu i bardzo chciał zobaczyć w Katowicach pociągi. Dobra? I oni wtedy ruszy ich sumienie i mnie nie zabronią mi nagrywać. Muszę mieć potwierdzenie właśnie, żeby ktoś to później... Mam? Dobra. Nie masz powiedzieć, że masz chorą siostrę? Co? Mnie. Chciałem nagrać, żeby zobaczyła, jak wyglądają pociągi. No ale mnie czytaj, że zaprowadziłeś się tutaj, bo jestem fanką pociągu. A ty? No. Dobrze. Ty jesteś, musisz pod kontrolą być. O, otworzył okno. Moi drodzy, otworzył okno. Chyba będzie strzelał przez to okno do nas. O, halo? Krzyknij, żeby dał RP1. Ale ten pan mi nie wygląda, jakby był RP1. Jakby chciał dać. Ja tutaj stoję, bo tu sprężareczka będzie zaraz, jak będzie ruszał maszyną. To tu musimy stać, bo tu wszystko elegancko słychać. Co tam, córeczko? Podobają ci się pociągi? Tak? Chcesz taki w domu? Dobrze. To kupimy takie piko małe. Pociągi. Ja lubię jeździć pociągiem. Spod S1 niektórzy dają? Dobra, no to zobaczymy. N5. A tam na końcu stoi Mikol. Albo lepiej nie gadam tak, bo już nie chcę, żeby nie obrazić. Tam po prostu stoi miłośnik. Już nie wiadomo czego. Miłośnik po prostu. Pociąg osobowy z pięć stacji z Bardą jedzie wyjątkowo na tor czwarty przy peronie trzecim. Pociąg osobowy z pięć stacji z Bardą jedzie wyjątkowo na tor czwarty przy peronie trzecim. Pociąg kończy bieg. No i ciuli, to jest taka robota, wam powiem. Pociąg osobowy S1 do stacji Gliwice przez stację Chorzów-Bator, Ruda Śląska, Zabrze. Stoi na torze trzecim przy peronie drugim. Pociąg osobowy S1 do stacji Gliwice przez stację Chorzów-Bator, Ruda Śląska, Zabrze. Stoi na torze trzecim przy peronie drugim. Planowo odjazd pociągu o godzinie 14. Chodź, idzie. Będzie, mówię wam. Szykujcie się. Drugie podejście. Hamowuje, moi drodzy. Czemu on tak robi? Nie wiem. Bejcik to był. To był bejcik. A my musimy... Ja muszę jeszcze temu szefowi, że nam auto upilnował. Muszę dać mu złotówkę później. Ale nie, on chciał taki, wiesz, papierowy. A on chciał papierowy. To dostanie papierek po wafelku. Nie no, ja mu ani złotówki nie dam. Ja mu dam jedzenie. Obok będzie bułka, jest do kupienia. Ale on nie chciał jedzenia. No to nie dostanie, no. To jak będzie, jak chce na leki albo na jedzenie, to dostanie. A jak chce na... Ja widziałem, to ma, kurde, na picie. Piwo mu kup? Ja pierdziele, kupić im dwa piwa, ale bezalkoholowe. I oni nawet tego nie przeczytają.
Bo są takie, niektóre nie są niebieskie, tylko ten. I on potem se weźmie i... To był bo... O Boże. No, to nie, no tak się nie robi. Pociąg osobowy 41, stacja Zdrowa Górnicza. Co to jedzie po lewej stronie na wprost? Kibelek? A co to znaczy kibelek? To jest jakiś kubel, coś tam? Dąbrowa Górnicza, Ząbkowice, do stacji Dochelogowisko, przez stację Katowice, ujedzie na tor 9 przy peronie pierwszym. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do prawej niż peronu. Potocznie tak mówią. Do której będę w Katowicach? Sosnowiak się pyta. Sosnowiak, ty z Sosnowca. Nie wiem do której, zaraz idziemy, bo chcieliśmy... No to jak już jesteśmy, to Pendolino będzie o 57. Tylko zobaczyć trzeba, z którego jedzie Pendolino. Na którym peronie. Peron trzeci, tor drugi. Pociąg Intercity Hetman ze stacji Zielona Góra Zuzna. No. Wiecie co zrobimy? Mam nadzieję, że nie ruszy. Idziemy na peron drugi, idziemy. I jak będziemy na peronie drugim, to będziemy pomiędzy Pendolino a tym. Tylko żeby mi nie ruszył teraz. Ten N75, a na ten przyjedzie, aha, na torze drugim, no kurde, idealnie. O, jeżdżą Koleje Śląskie. Tam wariaty stoją. A ten będzie jechał na Gliwice. To pojedzie w tą stronę. To może po nim już będzie jechał już towarowy. On odjeżdża o 50? 55, to dopiero za 6 minut. To jaki? A to do Biedna Pati? Co, ja nie. Zimno ci? Nie, słabo mi jest, wiesz? A to mogłaś sobie tu pójść na jakąś kawkę czy na herbatkę do tej... I sobie tam posiedzieć, ja bym przyszedł po ciebie. No tu albo do tego Kosty, albo do Starbucksa, czy jak to tam się nazywa. Czy to jest węgiel na pace? Tak. A chcesz? To możemy tam podejść. Iść do tej budki. Dobrze. Co? No z 10-15 minut. To idź, ja ci najwyżej... Nie, uciekaj. Ja ci na Messengerze napiszę. Dobra, idź. Pociąg
Ciekawostka. Niecały rok temu zlikwidowano Instytut Pojazdów Szynowych Tabor, który odpowiada za stworzenie ET22. No. To polska produkcja, moi drodzy, a nie jakieś tam niemieckie. Pociąg osobowy S1 do stacji Gliwice, o? Przez stację Chorzów Bator Rudna Śląska, zawsze odjedzie z toru trzeciego przy peronie drugim. Jedzie! Jedzie pendolin, moi drodzy. Jedzie pendolin. Proszę bardzo. Na torze przeciw. O! Poszedł. Elegancko. Dziobak. Pan Dziobak. Ja. O, patrzcie, co jedzie! Ja, elegancko. SM42 3003. Ale się dzieje. No, jest, jest. Manewrowy. Aha. I manewrowy jest po co? Manewrowy jest po to, że on podjeżdża i na przykład pcha i ciągnie wagony, żeby stworzyć cały skład jakiemuś, tak? O, jedzie. Jedzie, moi drodzy, patrzcie, jedzie. Dokładnie. Jedzie wariat. W końcu. Super skład! Ale zmienia tor. Zmienia tor na prawy. Pa, pa. O, jedzie drugi jeszcze. Ale ciągnie wagonów. Dobra, pendolino odjeżdża za minutę, to już możemy nie zdążyć. O. Pojechał, pa, pa, z Bogiem. Biegnie jak prawdziwy Mikol. Stary.
Kurwa, poszedł gwizdek. To już ciul. To już z Bogiem. Jak już gwizdek poszedł, to już koniec. Boże, on jedzie przez Sosnowiec na Gdynię. Czekaj, on jedzie między Gliwice a Gdynia. On jedzie do Gliwic. Pierwsze słyszę, że on jedzie do Gliwic. Z Gliwic. Wiesz, on powinien... Wiesz, gdzie on jedzie tam? Tam jedzie na Gdynię. Patrz. O kurwa. A to manewrowy chyba. A to ten manewrowy, poczekaj, on tutaj gdzieś. O. Nie, co to jest? Ciech Cargo. Traks. Dobrze, że Roberta nie ma. Robert na czacie, mówisz? No, jakby widział to... Ale w sumie to tak. Ten Pendolino, co ruszył, to tam stanął od razu. Na następnym semaforze. I Traks go teraz musi... śmignąć. Dobra, ale jest, powiem wam, zimno tutaj trochę. Będziemy musieli iść do środka. Już żeśmy widzieli wszystko. O, jeszcze jedzie. O kurde, ale teraz będzie. Zobaczcie, co jedzie. Macie. To są pociągi, a nie... EU07. Idziemy jeszcze raz, aż ten odjedzie. On jedzie o... Słuchajcie, on odjeżdża za 2 minuty. To akurat za 2 minuty zdążymy dojść na koniec i posłuchamy, jak tam chodzi EU07. Aha, bo on w ogóle to jest... On jedzie... Czekaj, bo on jedzie w ogóle, wiecie, dokąd? Hauptbahnhof, on do Niemiec jedzie, czekaj. Nie. On jedzie przez... Nie, co ja gadam? On Ostrawa do Wiednia. Jedziemy do Wiednia. Do Austrii. Thank you.
odjeżdża za minutę. Dobry? Po robocie już? Nie. Nie? Przesiadka. Chłopak, po rozkaz poleci. Aha. Bo ja nie miałem, a w tablecie miałem. A to po tym, po torach to się nie zgubi. Nie. To nie straci się. Pociąg Regio do stacji Sandiszów przez stację Sosnowiec Południowy, Bukowno, Olkusz, Wolbrom, tunel wjedzie na tor. A to ta trasa w całości ile ma kilometrów? A ja nie wiem, nie wiem. To nie wiecie. Nie, bo to czeski maszynski. A, to Czech. Do stacji Sandiszów przez stację Sosnowiec Południowy, Bukowno, Olkusz, Wolbrom, tunel wjedzie na tor, drugi przy peronie trzeciej. Pociąg Regio do stacji Sandiszów przez stację Sosnowiec Południowy, Bukowno, Olkusz, Wolbrom, tunel wjedzie na tor drugi przy peronie trzecim. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. Planowy odjazd pociągu o godzinie 15. Że gnębi obsługę? Nie, ja nie gnębi, ale zobaczcie, jakie tutaj macie. Widzicie? Widzicie przez okienko, co tu jest w środku? Patrzcie, tutaj jest, macie, o, jest maszyneria cała. O! Idzie. Pompy. Bogiem. Jedźcie bezpiecznie. Ty, a tam jakiś miłośnik. Ty, a widzicie? Ten SM42 tam sobie stoi, manewrowy. Tam by można było podejść pod niego, ale on na środkowym torze stoi. Chłopca ma pociąg. No, pociąg do ciebie, Pawełek. Oczywiście, że tak. Czekaj, włączył dwa czerwone światła. Co to znaczy, że to są postojowe jakieś? Te dwa czerwone? Zmienia kabinę? Będzie w drugą stronę jechał. Jestem w serwoksie, tym oddzielnym jak coś. Dobra. A, to idziemy, zmienia kabinę, dobra. Czyli to są światła końca pociągu. To idziemy. No to chwilę. I tak idziemy na ten drugi. I tak idziemy na ten drugi, znaczy na drugi, na trzeci chyba peron, bo tam jest ten manewrowy i ten jeszcze kibelek pojedzie.
Boże, ten jedzie dopiero za 20 minut. Nie, ten jedzie za 15 minut dopiero. A tutaj widzisz? Z kabina. O, jedzie, kolejne. EU07, moi drodzy, akurat tu podjeżdża, patrzcie. Czy nie? To jest spóźniony. No to obydwa jadą w tamtą stronę, to elegancko. To to? Tak, musimy na Sosnowiec jechać. Musimy ze Sosnowieckiej stacji zrobić. Jak będzie trochę cieplej, bo jest na razie taka temperatura minusowa. Jak będzie tak trochę cieplej, to... w lewą stronę, to wsiądziemy sobie. Taki dzień z kolejami. Dobra, jeszcze raz mówię, bo przerwało, że jak będzie fajna pogoda, to zrobimy sobie od rana, zrobimy dzień z kolejami, że wsiądziemy sobie do kolei śląskich i co jedno, dwa miasta sobie po prostu wysiądziemy, a następnie będziemy jechać. Nawet bez, nie patrząc na rozkład, będziemy sobie stawać po 15-20 minut na dworcu, popatrzymy, co tam przyjeżdża, co się dzieje i będziemy jechać na przykład dalej albo w drugą stronę wracać. Kupi się całodniowy na Koleje Śląskie bilet, to chyba grosze kosztuje i będziemy sobie, nie wiem ile całodniowy kosztuje. Kilkanaście złotych czy coś? Mi się wydaje. Nie. Siadaj do środka. Nie siadam. Tu jest EP. O, jedzie Elfik. A ten już jest spóźniony. Czekają, aż odjedzie. Gwizdzą RP. Elegancko. Ej, bo pan wypadnie. No, proszę się zapiąć pasami. Dobra, idziemy jeszcze już na sam koniec, idziemy pod ten manewrowy, pod tą lokomotywkę, lecimy i idziemy tam, żeby Patrycja poszła sobie usiąść, bo zimno jej było, w sumie też nie ma co tutaj robić, co będzie stać i czekać, aż ja skończę tutaj się jarać, to ona poszła sobie po prostu usiąść na kawkę. O, patrzcie, akurat żeśmy przegapili manewrowy i patrzcie, i odjechała, zostawiły te, zostały, kurde, a tu manewry robią.
bo lokomotywa odpięli ją i zostały składy pasażerskie, to znaczy wagony, i teraz ona wyprzedza tamtą. Zaraz zobaczymy. A to już jest chyba koniec. Oni będą go podpinać i będą go ściągać. Czekaj. Jak myślicie, jak odpięli lokomotywę od wagonów, to ona będzie kończyć bieg i manewrowy ją odbierze te wagony, czy jak? Spoko. Raczej zmienia... zmienia, dobra. No to zobaczymy. Przepraszam. Pomóc pan? Ja pomogę. Nie wiem, czy będzie pociąg. A to na jaki pan jedzie? Kaj? Na Dąbrowa. Znaczy gdzie? No, ale nie wiem, niestety musi pani popatrzeć. No. Aha, oni go zmieniają. Tu? Na mają pomarańczowe kamizelki i będą działać teraz. Myślicie, że on się wycofuje? Za chwileczkę przejedzie jakimś wolnym torem na drugi koniec, a następnie zmieni ten, tak? To jest bardzo miłe, co właśnie tu żeś powiedział. Wspaniałe to ogółem. Dziękuję. Tychy lodowisko. Zapytaj pana, ile zarabia. Nie. Nie zapytam nikogo, ile zarabia. Koleje Śląskie 10 lat. 10 lat Kolei Śląskich, moi drodzy. No ten chłop tutaj stoi. To znaczy, że tutaj zaraz podjedzie. Ale czerwony to oznacza koniec wagonu, czyli... Ale to teraz nie wiadomo, czy on to zmieni. O, tutaj już odjeżdżają elfem. Zaraz zobaczymy. Tam coś jedzie. A, widzicie, jedzie. Mówiłem wam, ona będzie jechać tu, po wolnym torze jedzie. Tam pojedzie aż na zjazd. I zmieni. I się wszystko zgadza. I będą go podpinać. Jadą. Jakaś bardzo młoda pani, z 20 parę lat ma, pracuje tutaj na tej dyżurce. Dobra.
Gdzie on tam pojechał? A jedzie, widzicie? Na lewym torze tam. Na wprost. Jedzie. I on pewnie, ta lokomotywa, ona musi przejechać tam gdzieś, gdzie będzie mogła zmienić tor. Bo ona musi zmienić aż... O kurwa. Ona musi zmienić raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć torów musi zmienić. Idziemy zobaczyć. To jest chyba najdłuższy peron, na którym można najdalej zajść. O, ona teraz jedzie. Aha, on ją podczepił do tyłu. A, tak jadą. Ona pcha. Dobra. A, to przegapiłem. Tu jadą chłopaki. Elegancko jadą. Patrz, jaka fajna. Diesel musi dymić. Manewry. O kurwa. O kurwa. Ale poszedł. Ślad. Dobra, moi drodzy, styknie tego na tych, fajne takie. Pojedziemy też na inny jakiś duży. W sumie w Gliwicach też dużo się dzieje, bo też jest duży dworzec. Można kiedyś na Gliwice podskoczyć kolejami śląskimi i tam. Potem na przykład do Jasia na piwo. Sta. Ty, a nie ma jakiegoś sklepu, nie ma jakiś na dworcu w Katowicach? Dobra, no i pozdro. Pozdrawiam wszystkich wariatów pociągowych. Kończę nagrywkę na archiwum. Yo. A nie, to, nie ten czat. Napisałem na tym. Bożeż ty. Patologia. Idą widzowie, moi drodzy.